moi drodzy, będziemy kontynuowali dzisiaj zgłębianie kwestii dotyczących emanowania poszczególnych hipostas. Dzisiaj będziemy mówili o duszy, ale na samym początku powiemy jeszcze o bardzo ciekawym zagadnieniu, związanym jak najbardziej z neoplatonizmem, chociaż nie tak ściśle, jak te zagadnienia, które do tej pory żeśmy poruszali, ale chodzi tutaj o zagadnienie języka typowego dla mistyki. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Chodzi nam o kwestia, która jest poruszona przez ojca Garrigou Lagrange w tej genialnej książce Trzy okresy życia wewnętrznego, którą polecam wszystkim po prostu duszom pobożnym, które chcą Pana Boga lepiej poznać, żeby bardziej Go pokochać. Jest to rzeczywiście książka napisana, widać, że przez mistyka, przez człowieka, który dobrze rozumie, czym jest prawdziwa mistyka, a z drugiej strony przez człowieka, który jest bardzo dobrym tomistą i potrafi wyjaśniać terminy i jakby zagadnienia mistyczne, może umie je tłumaczyć na język scholastyczny, na język świętego Tomasza. To jest bardzo ważne. Jest tutaj taki cały rozdział, rozdział pierwszy w części pierwszego działu, części trzeciej. Tutaj, kiedy część trzecia dotyczy, nazywa się droga oświecenia postępujących, czyli nic innego jak próg życia mistycznego, początek życia mistycznego. I na samym tym początku życia mistycznego opisuje ojciec Lagrange kwestię języka używanego przez mistyków, bo chce by uniknąć pewnych trudności. Notabene te trudności jakby tłumaczenia, jakby przenoszenia pewnych treści z jednego języka do drugiego, to jest nic innego jak przyczyna problemów pewnych, które się pojawiają od czasu do czasu w teologii katolickiej. I tutaj chyba najmocniej one wystąpiły w życiu mistrza Eckharta, który dlatego właśnie tak dużo sobie problemów sobie zrobił, pewnie też ludziom, którzy go słuchali, ponieważ jakby te używał w innym kontekście niż powinien, używał sformułowań właśnie języka sformułowań jakby pochodzących z języka mistyków, używał tak jakby, mówił po prostu tam, gdzie powinien używać języka teologii, takiej powiedzmy, tak, nazwijmy to, takiej systematycznej. Tak? Więc o co tutaj chodzi? Na czym polega ta różnica między tymi językami? O co tak naprawdę, na czym polega ten problem? Chodzi po prostu o to, że jakby z jednej strony mamy do czynienia z, kiedy mówimy o Bogu, to jesteśmy w stanie dzięki Jego objawieniu, dzięki wykorzystaniu narzędzi, które daje nam filozofia, jesteśmy w stanie by ubrać właśnie te myśli, które dotyczą Boga, w język bardzo taki naukowy, systematyczny, bardzo ścisły, logiczny, który będzie wyrażał Boże tajemnice, czy nawet te treści objawione przez Boga, po prostu w Ewangelii na przykład obecne, w przypowieściach chrystusowych, w sposób taki, powiedzmy, trochę nie do końca może doskonały jakby i pełny, ale jednocześnie bardzo precyzyjny i ścisły. Ojciec Garrigou Lagrange mówi, że to jest trochę tak jakby wpisywanie wielokąta w jakiś okrąg, tak? Że jakby taki wielokąt nigdy do końca okręgu nie będzie przypominał, ale jest czymś, co możemy, posługując się linijką i długopisem, narysować. Nie musimy mieć wtedy cyrkla, prawda? Gdyby ktoś chciał narysować okrąg, nie mając cyrkla, mając tylko długopis i linijkę, no to będzie właśnie w ten sposób starał się przybliżyć okrąg. Tak? Więc mamy tutaj do czynienia z jakąś niedoskonałą formą jakby wyrażania tego, co jest tajemne, tego, co jest jakby powyżej naszego intelektu. Bo przecież to jest prawda, że Bóg jest, i to święty Tomasz też o tym mówi, że my nie mamy tutaj na ziemi możliwości pojęcia Boga takim, jakim On jest. Nie możemy tutaj na ziemi po prostu Boga pojąć, nie możemy Go zdefiniować, nie możemy Go zobaczyć.
naszym umysłem. Bo to jest przecież przywilej tych, którzy są w niebie. Ale jednak to nie znaczy, że teologia systematyczna, mimo tej swojej jakiejś takiej, powiedzmy, takiej przaśności, jakiejś takiej, niedoskonałości, że ona jest czymś mało ważnym, że może być lekceważona. I też zauważa, to jest bardzo ciekawa myśl, ojciec Gary Lagrange zauważa, że prawdziwi mistycy mają wielki szacunek do dobrych teologów. Dlaczego? Dlatego, że rozumieją, że potrzebne jest trochę tak jak nasze ciało, jak nasze mięśnie, nasza skóra potrzebuje kości, tak, żeby po prostu nasze ciało nie przypominało jakiejś takiej bezkształtnej ameby, która gdzieś tam się po prostu próbuje jakoś pokracznie przemieszczać gdzieś po podłodze, potrzebuje kości, potrzebuje całego takiego elementu właśnie podtrzymującego konstrukcję, tak właśnie jest w dziedzinie refleksji dotyczącej Boga. Potrzebujemy takiej jasności, precyzji, pojęć, które są właśnie wzięte z filozofii. Potrzebujemy takich naukowych pojęć, bo one muszą być obiektywne, tak? One muszą być obiektywne, one muszą być dobrze jakoś określone, ustalone. To jest jedno to zagadnienie. A więc potrzebujemy prawdziwej teologii systematycznej. Ale także z drugiej strony oczywistą jest rzeczą, że jest, skoro nawet tutaj mamy do czynienia z jakimiś mistykami naturalnymi, o ile bardziej wobec tego potrzebujemy języka, który będzie wyrażał tajemnice Boże, ale już tego Boga, który się ujawnia, objawia, który działa na poziomie również łaski, który wzbudza w swoich wybranych po prostu jakąś taką, ten stan mistyczny, to znaczy poznanie Boga, które będzie na pewno znacznie wykraczało poza wszelkie ludzkie pojęcia, poza ludzki intelekt. I oczywiście to powoduje, że słowa używane, czy pojęcia używane przez mistyków będą oczywiście bardzo, bardzo odległe od rzeczywistości, której on doświadcza. Tak? No i właśnie, z jednej strony tym sposobem na to, żeby sobie poradzić z trudnością, będzie, właśnie są trzy takie, ojciec Gary Lagrange mówi o trzech takich sposobach mówienia. Pierwsze to jest użycie hiperboli, czyli to będzie po prostu używanie określeń, które mają jakoś jego nieskończoność wyższość Boga w jakiś sposób przedstawiać, które będą mówiły o jakiejś super dobroci Boga, od jakimś na tej właśnie jakiejś takiej super esencji, które będą mówiły o nicości stworzenia. To też jest pewna hiperbola, tak? No i to jest jeden z konkretnych błędów mistrza Eckharta, bo on mówił o nicości stworzenia i to tak dokładnie, że jemu chodzi o to, że stworzenie jest niczym i nie w sensie jakimś metaforycznym, ale że naprawdę jest niczym. Tak? No i jeżeli mistyk mówi, że stworzenie jest nicością, no to wszystko się zgadza, bo to jest oczywiście prawda, ale musimy rozumieć tą nicość jako wielkie wyniesienie Boga ponad świat, tak? Albo na poziomie moralnym, że jest ogromna różnica pomiędzy naszą niedoskonałością a doskonałością Boga, prawda? To jest jakby oczywiste, że nawet tutaj na kilku poziomach możemy mówić o takiej nicości stworzenia. Tutaj nawet to ojciec Gary Lagrange sobie zadał tutaj trud. I można właściwie na poziomie takiej teologii systematycznej tą nicość stworzenia można jakby nawet w pięciu różnych zdaniach wyrazić. Po pierwsze, stworzenie samo w sobie jest niczym, gdyż jest stworzone właśnie ex nihilo, z niczego. Po drugie, w porównaniu z Bogiem stworzenie już istniejące jest niczym, gdyż po akcie stworzenia nie ma więcej doskonałości ani więcej bytu niż przed, chociaż jest wiele bytów. No to prawda, tak właśnie jest. Po stworzeniu jest wiele bytów, ale bytu jako takiego nie ma więcej, więc stworzenie jest właśnie nicością, tak? Można powiedzieć w jakimś sensie tak, jak najbardziej jest. Po trzecie, stworzenie przez swoją ułomność skłania się do nicości grzechu. Po czwarte, grzech jest nawet poniżej nicości, gdyż jest nie tylko negacją, ale brakiem dobra. I po piąte, stworzenie jest w naszej miłości niczym, jeśli je miłujemy, jeżeli nie podporządkowujemy go Bogu, gdyż tym sposobem odwraca nas on od niego i w tym sensie jest nicością. I teraz tym jakby jednym określeniem nicość stworzenia mistyk będzie wyrażał ową prawdę, którą teologia systematyczna wyraża w tych różnych pięciu kontekstach przez pięć różnych zdań, które często też mogą jakoś ze sobą się łączyć, bo można wyrażać jakby kilka, znaczy można jakby
kilka tych myśli jakoś ze sobą łączyć i wiązać. Ale to oczywiście cały czas jest, tutaj mówimy o jakiejś ortodoksyjności, katolickości, natomiast rozumiemy dobrze, co się stanie, jeżeli ta nicość stworzenia zostanie go przeniesiona z tego języka mistycznego, taki kontekst właśnie teologii systematycznej. Jeżeli będziemy się upierali, że faktycznie dokładnie tak jest, że stworzenie jest niczym, jest nicością, jest dokładnie nicością, no to w takim razie zostaje tylko Bóg. To w takim razie mamy jakiś panteizm. No i właśnie to jest problem mistrza Eckharta. Tak? Jeżeli się miesza ze sobą te porządki, to wtedy najczęściej będzie się szło w stronę panteizmu oczywiście. Tak? To jest najłatwiejsze wtedy. Najtrudniej jest uniknąć tego błędu. Więc nicość stworzenia. Tutaj jeszcze ojciec Galibuda Grange podaje inny przykład, również bardzo, bardzo no, taki pedagogiczny, mianowicie natura. Co to jest natura? Bo w języku mistyków natura oznacza po prostu naturę skażoną przez grzech. Więc jeżeli mistyk będzie mówił, że natura zawsze nas zwodzi, że natura jest czymś, przed czym trzeba uciekać, trzeba się wystrzegać natury, no to jakby każdy rozumie, o co chodzi. Ale jeżeli przeniesiemy to określenie w świat teologii systematycznej, gdzie natura jest czym? No po prostu tym, co Pan Bóg stworzył. Po prostu, tak? Łaska bazuje na naturze, powie święty Tomasz. Więc jak natura może być czymś, przed czym należy uciekać, to na czym ma łaska wtedy budować, jeśli uciekniemy od natury? Zresztą jak mamy to zrobić? Nie da się tego zrobić, bo swojej natury nie możemy się pozbyć. Wobec tego widzimy, że mam tutaj do czynienia z rzeczą, która jest w sumie bardzo prosta. To znaczy ktoś, kto jest dobrze jakoś ustosunkowany i jednocześnie nie jest dla niego obcy świat mistyki, a z drugiej strony nie jest obcy świat teologii systematycznej, nigdy no, nie wpadnie na pomysł jakiegoś takiego mieszania. Także to jedno określenie, kiedy chcemy przenieść na grunt tego drugiego jakby sposobu mówienia o Bogu, to musi ulec pewnej transformacji. Musimy dokonać pewnej zmiany. Nie możemy tak żywcem przenosić tych określeń z jednego świata do drugiego. I to właśnie też ojciec Gregory Lagrange nam pokazuje, że dobrze mistycy, prawdziwi katolicy, mistycy, tacy naprawdę dobrzy, oni to świetnie rozumieją, bo Pan Bóg ich oczywiście chroni przed takimi błędami w jakiejś mierze i zwłaszcza wtedy, kiedy są jeszcze wykształceni teologicznie, bo to jest bardzo istotne. Jan od Krzyża był dobrze wykształconym teologicznie kapłanem, więc jakby nie było dla niego jakimś wielkim tutaj problemem rozumienie, że mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami. Natomiast też pisze ojciec Galibuda Grange, że czasem problem jest jakby z drugiej strony, że czasem teologowie wykształceni systematycznie próbują jakoś cenzurować, no tak zresztą dzieła też świętego Jana od Krzyża, że tak próbowano pokryć takim tynkiem scholastycznym, że próbuje się jakoś osłabiać te sformułowania, żeby one nie były tak rażące. Bo one mogą być rażące, bo tutaj mówiliśmy tylko o hiperboli, ale są jeszcze dwa takie inne sposoby mówienia o tej tajemnicy. Mianowicie terminy antytetyczne, które przez antytezę próbują wyrazić. No właśnie ciemna noc, wielka ciemność, światło niedostępne, w którym mieszka Bóg. To jest właśnie to. Co tak często jest używane w stosunku do kontemplacji planej, tak? Że to jest takie ciemne światło, światło, które jest ciemnością, które właściwie jakby rozświetla wszystko, a jednocześnie wszystko zaciemnia. No i to jest coś, co będziemy też właśnie będziemy widzieli w neoplatonizmie, tak? U samego Plotyna. Dokładnie te określenia, one były tutaj często używane. I następnie mamy trzeci jakiś sposób wyrażania tajemnicy dotyczącej Boga. To są terminy symboliczne, na przykład oblubieniec duszy, prawda, zaślubiny duchowe, dno duszy, to wszystko, rana miłości. To wszystkie określenia, które często pojawiają się u mistyków. Tutaj ojciec Galibuda Grange też pokazuje, u których świętych, które terminy przeważają. Też warto sobie w ogóle przeczytać cały ten rozdział, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. I teraz jeszcze przeczytam, bo to jest bardzo interesujące konkretnie, jak to wygląda to przenoszenie jakby czy jakby mówienie o jednej rzeczywistości na poziomie dwóch języków, jak doskonale się jakoś uzupełniają te dwa sposoby mówienia, bo właśnie one są, znaczy jeden, drugi jest potrzebny, bo tak wiemy już, dlaczego teologia systematyczna jest potrzebna. Ona nadaje pewnego rodzaju taki, powiedzmy,
takie zabezpiecza po prostu teologię mistyczną przed jakimiś herezjami, daje po prostu taką, no, jest taką konstrukcją, na której może się teologia potem wznosić. Ale z drugiej strony też i teologia mistyczna jest bardzo potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że ona po pierwsze jest czymś w ogóle wyższym. Wyższym jest od teologii systematycznej. W tym sensie jest wyższym, że mówi o Bogu w sposób doskonalszy, o doskonalszym jego przedmiocie. Tak tutaj dokładnie ojciec Gary Lagrange to wyraża. Odpowiedź, która z tych dwóch terminologii jest wyższa? Odpowiedź na to pytanie zależna jest od zasady sformułowanej przez Arystotelesa, a często przypominanej przez świętego Tomasza. Terminy mowy są znakiem naszych pojęć, a te są podobieństwem rzeczywistości. Wyższa jest zatem ta terminologia, która wyraża wyższą myśl. Lecz kontemplacja wlana, mimo swojej niejasności i nieścisłości, jest wyższa niż spekulacja teologiczna. No, dokładniej, bo dzięki darom Ducha Świętego ma dostęp do tajemnic Bożych w sposób dużo doskonalszy niż nawet najlepsza spekulacja teologiczna. Trzeba więc powiedzieć, że język mistyków, który wyraża tę kontemplację, jest wyższy niż język teologów. I choć język mistyków sam w sobie jest wyższy, gdyż wyraża wyższe poznanie, wypowiada je mniej ściśle niż język teologów wyraża ich myśl. To jest jednak punkt widzenia drugorzędny. I tutaj też, żeby uzasadnić, że jest to drugorzędne, to święty Tomasz tutaj za Arystotelesem przytacza no, zdanie, które faktycznie Arystoteles zapisał. Chociaż znamy bardzo słabo rzeczy najwyższe, to trochę, co o nich wiemy, jest bardziej godne miłości i pożądania niż najściślejsza wiedza o rzeczach niższych. Czyli to oznacza, że nawet jeżeli mamy jakieś przypuszczenia, czy mamy jakąś taką bardzo niejasną, nieokreśloną wiedzę o rzeczach najwyższych, to więcej znaczy, więcej daje radości niż właśnie wiedza o wszystkich zwierzętach, roślinach, które na ziemi żyją, gdybyśmy cały atlas grzybów mieli po prostu w pamięci, prawda? To nie znaczy tak dużo. Tutaj ojciec Gary Lagrange to tak uzasadnia. Tak więc argument ze stosowności, dekonweniencja o tajemnicy Trójcy Świętej, czyli taki argument tylko, który nie jest dowodem, ale właśnie jakoś naprowadza nas prawdę, czy jakby próbuje ją uzasadnić, więcej jest wart przez zgodność swojego przedmiotu niż wszystkie dowody geometrii Euklidesa. Właśnie tak jest. Dlatego jakby skoro tak jest, skoro to mistyczne spojrzenie jest poznanie, jest tak doskonałe, to jakby rozumiemy, że no, w człowieku, tutaj oczywiście kiedy mówimy o, no, o Plotynie, no, o platonizmie ogólnie, no, bo dobrze wiemy, widzimy już, dobrze żeśmy to poznali, że to jest po prostu zapis pewnej takiej jakiejś kontemplacji. Oczywiście tutaj musimy podkreślać, że nie możemy postawić znaku równości między kontemplacją nadprzyrodzoną, pochodzącą od Ducha Świętego, której doświadczali święci katolicy, wielcy święci, a jakąś kontemplacją taką naturalną, której natura jest dla nas jakoś tam nieznana, ukryta, nie wiadomo dokładnie, co to było. Ale widzimy, że język jest bardzo podobny. Widzimy, że właściwie można tutaj pewną, no, nie można znaku równości postawić, ale pewna analogia jest tutaj zauważalna. Prawda? Więc próba jakby wyjaśnić tych wielkich tajemnic za pomocą intuicji, za pomocą języka, czy to symbolicznego, czy jakieś antytezy, czy jakiejś hiperboli, że jest to coś takiego bardzo nieprecyzyjnego, ale ta tęsknota człowieka do wielkich tajemnic, do odkrycia, chociaż bardzo takiego nieprecyzyjnego, tego, co jest takie wielkie, co jest takie trudne, ta tęsknota jest tak wielka, że niewątpliwie to jakby pchało ludzi, wielu ludzi do tego, żeby postępować w te ślady, żeby naśladować się czy Plotyna, czy też innych, którzy byli przed nim. I jakby no, trochę zaczynamy rozumieć, dlaczego ten kierunek był tak popularny. Zanim zaczniemy też widzieć trudności, które się piętrzą przed każdym takim badaczem, jak dużo jest tam niejasności właśnie, tak? No, ale to jakoś nie zniechęca. Właśnie dlatego, że pociągające jest dla człowieka odkrywanie tego, co jest tak wzniosłe, tak trudne. A teraz właśnie konkretny przykład, w jaki sposób można za pomocą tych dwóch sposobów wyrażania się o Bożych tajemnicach, jak one tutaj współgrają. Więc tutaj pisze ojciec Gary Lagrange tak. Mistycy powtarzają słowa Zbawiciela, nie czując potrzeby ich wyjaśniania. No bo wiedzą, że już nie może jakby lepszych słów niż słowa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa powiedziane. Nie ma już jakby lepszych sformułowań. Więc mistyk powie tak, powtarzając za Chrystusem. Gdybyś znała dar Boży, zapewne prosiłabyś go,
a dałby ci wody żywej, wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. Więc co to jest ta woda żywa, wytruskująca ku wiecznemu żywotowi? Jest jeszcze inne zdanie. Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije rzeki wody żywej, popłyną z jego wnętrza. A wyjaśnienie teologiczne tych słów brzmiałoby tak. Łaska uświęcająca, wyrażona metaforycznie przez wodę żywą, jest sprawnością wlaną, przyjętą do istoty duszy. Z niej pochodzą w naszych władzach cnoty i dary Ducha Świętego prowadzące do żywota wiecznego. To jest wyjaśnienie teologiczne, wyjaśnienie, bez którego łatwo moglibyśmy popaść w błędy, ale z drugiej strony łatwiej naszą miłość budzi to określenie, to zdanie, które znajdziemy w Ewangelii. Dlatego jedno i drugie jest potrzebne. Natomiast właśnie widzimy, że niebezpieczeństwo powstaje wtedy, kiedy nie rozumiemy, że tutaj mamy do czynienia z dwoma jakby różnymi światami, że musimy, przechodząc z jednego do drugiego, musimy nasze określenia po prostu też jakoś zmieniać, że nie możemy tych dwóch światów przekraczać w sposób taki bezmyślny. I też tutaj w tej książce, na stronie 412, jest bardzo dobry przypis Jacques'a Maritaina, też wybitnego tomisty. I tutaj dokładnie jest ten problem poruszony, bo Jacques Maritain mówi tak. Jeśli chodzi o język mistyka, z konieczności jest on różny od języka filozofa. Hiperbola nie jest w nim zwrotem retorycznym, lecz środkiem wypowiedzenia ściśle koniecznym dla dokładnego oznaczenia rzeczy. Gdy prawdę mówiąc, chodzi tu o uzmysłowienie samego doświadczenia, w nawiasie i to jakiego, najbardziej niewypowiedzianego ze wszystkich. Język filozoficzny stawia sobie za cel przede wszystkim wyrażanie rzeczywistości bez jej dotykania. Czyli filozofia to jest wyrażanie rzeczywistości bez jej dotykania, bez takiego bardzo subiektywnego i takiego właśnie tak jakiegoś, bo dotyk jest tym najniższym zmysłem pośród tych pięciu. Bo to Jacques Maritain to jest wybitny tomista, na pewno to jakby też miał na myśli. Więc dotyk jest tym najbardziej podstawowym, najbardziej takim powiedzmy no niedoskonałym, takim materialnym. Tak? Więc jakby filozofia ma za zadanie jakby to wszystko na takim poziomie abstrakcyjnym, teoretycznym pojąć, bez tego wnikania takiego subiektywnego. Więc ma wyrazić rzeczywistość bez jej dotykania. Język mistyczny, odgadnięcie jej niejako przez dotknięcie bez widzenia. Czyli odgadnięcie przez dotknięcie bez widzenia. Zupełnie coś innego, prawda? Bez widzenia, bez tej jasności takiej związanej z tym, bo widzenie, to nasze, to zmysłowe widzenie, to jest oczywiście najdoskonalsze spośród wszystkich naszych pięciu zmysłów zewnętrznych, najbardziej jego uduchowione, dlatego wiele tych takich czysto intelektualnych pojęć my często wyrażamy za pomocą pojęć zaczerpniętych ze słownika związanego z naszym wzrokiem, prawda? Właśnie widzieć istotę Bożą, wizja uszczęśliwiająca w niebie, przecież to chodzi o pojęcie oglądanie intelektem, ale to jakby rozumiemy bardzo dobrze, tak? Że zobacz, mówimy do kogoś, prawda? W tym sensie, żeby ktoś się zastanowił nad czymś. A więc to jest jasne, ale tutaj w tym języku mistycznym chodzi o odgadnięcie przez dotknięcie bez widzenia. Tak? Czyli chodzi tutaj o to dotknięcie, przy czym jest ta intuicja, jest to odgadywanie, jest to jakaś spekulacja, jakaś taka powiedzmy, tak, bardzo mocno jednak osadzona w jakimś subiektywizmie, dlatego nie da się tego doświadczenia tak za bardzo komuś przekazać, jest to bardzo, bardzo problematyczne. Umysł przechodzi od jednego słownictwa pojęciowego do drugiego, tak jak przechodzi z łaciny do chińskiego lub arabskiego. I nie może jednak stosować składni jednego z nich do drugiego. No to właśnie problem mistrza Eckharta, że to jakby nie tłumaczył z jednego języka na drugi. Tak, tak zupełnie przenosił to. Albo w ogóle mieszał może na poziomie jakby też myślenia. No, może też mu na tym polegał ten problem w ogóle. Natomiast widzimy, że jest to kwestia, która jest taka bardzo znana i istotna. Jakby poruszamy to zagadnienie zasadniczo po to, żeby no po prostu tak nie dziwić się, dlaczego neoplatonizm w taki nietypowy sposób rozwija przed nami wizję rzeczywistości, takimi dziwnymi sformułowaniami się posługuje. To nawet tak na początku chciałem więcej w ogóle cytatów z Eneat po prostu podawać na tym wykładzie, ale jednak to się okazuje, że to samo w sobie jest tak trudne, że właściwie trzeba by każde zdanie po 10 razy czytać i kontemplować, jakoś medytować, żeby można było dokładnie zrozumieć, co autor miał na myśli, tak jak to zazwyczaj się właśnie na wykładzie języka polskiego, tak, co autor miał na myśli, co chciał powiedzieć nam. No więc jesteśmy na etapie takim powiedzmy już dość prawie że końcowym, bo już wiemy, że z jedna wyemanował umysł,
I teraz jakby coś podobnego musi stać się na poziomie niższym, bo dzisiaj będziemy mówili o tym, jak z tego umysłu emanuje dusza. Kolejny, ten trzeci poziom, ta trzecia hipostaza, zresztą już właściwie najniższa. Te hipostazy, czyli takie samobyty, tak to jest to tłumaczone w tej książce akurat, samobyt, hipostaza, czyli ta podstawa, jakby taka trochę substancja, ta postać jakby bytu, jest właśnie, są tylko trzy, więc najpierw jest to jedno, to jest ta doskonała jedność, potem jest ta jednowielość, czyli umysł, i potem jest ta właśnie jedność i wielość, bo to jest jedno. Jedność, jedność, wielość, jedno i jedność i wielość. Trzy hipostazy. Więc dusza jest oczywiście dużo mniej doskonała od umysłu. I ona już właściwie, można powiedzieć, że jest trochę tak, takim jakby łącznikiem dwóch światów, bo ciągle jeszcze należy do świata intelektu, ciągle należy do świata ponadzmysłowego, czyli jest prawdziwym bytem. Byt się właściwie kończy na duszy. Dusza jest właściwie tym końcowym obszarem bytu, najmniej doskonałym, a jednocześnie dusza będzie emanowała dalej jeszcze w obszar czegoś, co już właściwie nie jest bytem. Jest takim właściwie, nie jest do końca niebytem, jest takim bytem niebytem, takim ani to byt, ani niebyt, bo obszar tego, co zmysłowe, co materialne. No, teraz już od razu możemy powiedzieć, że w ogóle jeśli chodzi o materię, to mamy tutaj do czynienia oczywiście z no, takim właściwie no właśnie systemem, który bardzo odmienny jest od dualizmu różnych tych systemów gnostyckich, bo tutaj materia nie wywodzi się z jakiegoś złego, od jakiegoś złego Boga, nie jest jakimś tworem złego Boga. Materia też jest tworem właśnie tego świata umysłowego, w jaki sposób wywodzi się z duszy, więc no, dusza będzie niejako powtarzała to, co powtarza umysł, bo przecież tak, umysł z jednej strony kontempluje jedno, dzięki temu jest po prostu sobą, bo tutaj u Plotyna jest sytuacja taka, że polega to na tym, że każda ta hipostaza, ta niższa, żeby być sobą, musi kontemplować tą hipostazę wyższą. Tak? Czyli umysł kontempluje jedno, żeby w ogóle być sobą, żeby jakby istnieć jako umysł. Tym się w ogóle zajmuje, kontempluje jedno, ale też z siebie jakoś emanuje, wytwarza hipostazę niższą. I podobnie dusza będzie zwracała się ku umysłowi, będzie kontemplowała idee, które znajdują się w tym umyśle. Też pamiętamy, że każda z tych idei w umyśle jest jednocześnie umysłem, czyli jakby część jest jednocześnie całością. Coś podobnego będzie zachodziło też i w duszy. Dusza będzie jakoś jednością na jakimś poziomie, a na jakimś poziomie będzie wielością, ale to zróżnicowanie, to zwielokrotnienie w duszy będzie jeszcze większe niż w umyśle. Czyli niedoskonałość duszy jest po prostu większa, czy mniejsza jest doskonałość. Tak? Ale wszystko to jest jakoś dobre, wszystko to jest jakoś bytem. To, co z duszy jakby wychodzi, emanuje, już bytem nie jest. To jest, to jakby na tym kończy się na duszy byt. To, co wychodzi, jest już to właśnie tym światem zmysłowym. Materia na niej kończy się, ona jest jakby już też nie jest zła, po prostu nie jest dobra, tak? Ale w tym sensie można powiedzieć, że jest zła, bo nie jest dobrem, ale nie jest jakąś inną zasadą, nie pochodzi od złego Boga, nie jest wobec tego czymś, co by właśnie tworzyło jakby inną jakąś zasadę. Tak? Więc jeśli chodzi o duszę, możemy tutaj znaleźć pewne nawiązanie do tego, co znamy wcześniej. Mianowicie, kiedy przypomnimy sobie, jak u Platona wygląda struktura rzeczywistości, struktura ontologiczna. Więc jeśli oczywiście bazujemy na naukach niepisanych, wtedy na samym szczycie możemy odnaleźć jedno. To jedno dobro, z którego jakby wszystko się wywodzi, tylko że no, tam jeszcze nie ma tego całego procesu emanacyjnego, ale to jest niewątpliwie na samym szczycie. Możemy odnaleźć jedno. No i to jest oczywiście, tutaj odnajdujemy to jedno w ramach tej pierwszej hipostazy. Potem mamy do czynienia ze światem idei, które znajdują się no, też bardzo wysoko w tym systemie, stanowiąc właśnie prawdziwy byt. I tutaj też oczywiście odnajdujemy umysł,
które jest niczym innym, jak właśnie tym światem idei. Ale tutaj jeszcze przypomnijmy, że Plotyn w świecie, jakby, znaczy w intelekcie, w tym świecie inteligibilnym, umieszcza również materię inteligibilną, że materia u Plotyna jakby znajduje się na dwóch poziomach, bo po pierwszej, w tym takim właściwie zasadniczym swoim obszarze jakby istnienia, to jest właśnie umysł. W umyśle istnieje materia inteligibilna, ale to jest materia, która jest no właśnie czysto taka intelektualna. Ona nie ma charakteru takiego właśnie tak dotykalnego, natomiast istnieje właśnie na tym poziomie. To jest materia inteligibilna. Materia jest tutaj rozumiana w sposób właściwy dla medioplatonizmu. To jest zaczerpnięte od Arystotelesa, a więc materia jest czymś nieokreślonym. Jest jakoś, Arystoteles by powiedział, jest jakąś możliwością. Chodzi tutaj o po prostu jakąś nieokreśloność, która też na tym poziomie intelektu występuje. No, ale to jest ten jeden z sposobów istnienia materii. Tym drugim sposobem, czy drugim jakby obszarem występowania materii, to jest ta materia zmysłowa i ona istnieje już poniżej duszy. To jest oczywiście również obecne u Platona na tym schemacie ontologicznym. Na samym dnie znajduje się właśnie świat zmysłowy, świat różnych takich no właściwie no, tak naprawdę odbitek jakichś idei. Tak żeśmy mówili, że u Platona oryginalnie materia nie tyle jest czymś nieokreślonym, co materia jest tylko miejscem odbijania się idei. I to jest bardzo widoczne tutaj u Plotyna. On dokładnie przenosi to sposób rozumienia materii, właśnie jakby zapożycza od Platona. Czyli ta materia zmysłowa jest dokładnie czymś takim. To właściwie nie jest jakby coś takiego nawet nieokreślonego w sensie jakiejś takiej masy, jakiegoś substratu, z którego coś jest zbudowane, tylko to jest po prostu jakieś tylko i wyłącznie coś, co wygląda prawie jak złudzenie, bo jest tylko jakby pewną okazją, okolicznością, w której może się ujawniać jakaś natura tego, co jest duchowe. Czyli właściwie w jakiś sposób materia jest czymś takim bardzo, bardzo złudnym i wywodzi się właśnie ze świata duchowego. I to jest też bardzo ciekawy pomysł, który no, tak ciężko jest nam może przyjąć, bo my myślimy bardzo tak, powiedzmy, no, tak to mistycznie w sumie, tak? Normalny człowiek jednak jest pod znacznym wpływem myśli Arystotelesa czy świętego Tomasza tak naprawdę, bo dla nas jest jasne, że to dusza jest w materii, prawda? Dusza ożywia materię jakby od środka, natomiast u Plotyna jest tak, że odwrotnie, to znaczy to ciało jest, materia jest właściwie jakby w duszy. Dusza jakby wszystko otacza, dusza jest takim kokonem właśnie, tylko oczywiście nie w sensie takim materialnym, ale to ciało znajduje się w duszy. Tak jak dusza znajduje się w intelekcie, intelekt znajduje się w jednym, czyli jest jakby takie rodzenie jakby do środka bardziej niż na zewnątrz, rodzenie w sensie emanowanie, tak? Także tak naprawdę to jakby w duszy znajduje się ciało, znajduje się materia, a nie odwrotnie, tak? Ale wróćmy jeszcze do tego momentu bardzo trudnego. Mianowicie chodzi o to, jak ta dusza wygląda, bo wiemy, że z jednej strony jest tutaj pewna analogia, pewne podobieństwo pomiędzy duszą i intelektem. Intelekt jest wpatrzony, umysł jest wpatrzony w jedno i potem no, to też daje mu zdolność do ukonstytuowania się, bo będąc wpatrzonym, kontemplując jedno, on jakby dzięki tej kontemplacji może być tym, czym jest. Ale też i z siebie wywodzi tą niższą hipostazę, duszę. Więc dusza, no podobnie, kontempluje umysł, jest patrzona w niego, dzięki temu jest tym, czym jest, ale z siebie też w jakiś sposób wytwarza. I dlaczego teraz jest jakoś inaczej? Bo tam umysł wytwarzał z siebie kolejną hipostazę. Tutaj natomiast jest inaczej, bo dusza już hipostazy nie wytwarza. Jakby wchodzi w ten obszar właściwie takiego jakby niebytu, czyli tego, co zmysłowe. Więc mamy do czynienia z pewną trudnością. Też jest bardzo ciekawe, że w tym opracowaniu, które mówiłem o tym, no, pani Dobrochny, Dębiski-Siury, Byt i istnienie filozofii Plotyna, bardzo ciekawa książka, dość w sposób jasny napisana, co w tym obszarze jakby filozofii jest trudno napisać dobrze, właśnie coś, znaczy w sposób jasny. Trudno jest napisać książkę będącą komentarzem do dzieła filozoficznego. I tutaj ciekawe, że sama autorka pisze, ta pośrednicząca rola, jaką dusza pełni, to ustanowienie jej jakby na pograniczu, jeszcze wśród bytów umysłowych, ale działalnością schodzącej już ku światu zmysłowemu, sprawia, iż problem psyche u Plotyna jest bardzo zawiły i bardzo niejasny.
dusza jest przecież jeszcze bytem noetycznym, czyli tym intelektualnym. Powstaje jeszcze w wyniku procesu przelewania się mocy twórczej z jedna, z henady. Jest jeszcze jego skutkiem, a jednocześnie działalność jej jest całkowicie różna od działalności umysłu. On tworzy po sobie jeszcze byt umysłowy, ona już tylko świat zmysłowy. On będąc bytem daje z siebie też byt, ona natomiast także będąc bytem powoduje coś, co niebytem wprawdzie nie jest, ale czego Plotyn nie nazwie też bytem, mówiąc o tym jako o czymś, co jest bytem i niebytem pospołu, bo przecież i jest, i nie jest zarazem. Cóż to znaczy, że coś jest i nie jest? To jest bardzo typowy dla Platona sposób mówienia, że coś jest i nie jest, bo jeżeli mamy do czynienia ze zmianą, jeżeli mamy do czynienia, a to jest przecież w świecie zmysłowym no, nieuniknione, że rzeczy cały czas się zmieniają. A człowiek, tak? W każdej sekundzie przecież nie tylko wskutek oddechu, wymiany materii, wymiany gazowej, wymiany jakichś tam różnych innych rzeczy, jakby no cały czas przecież zachodzą też i w nim procesy różnego rodzaju, które powodują, że jakby z momentu na moment staje się czymś innym, więc jednocześnie jest i nie jest, bo skoro być to znaczy być czymś określonym. Jeżeli staje się ciągle coraz to inny, to w pewnym sensie nie jest. Tak? To jest bardzo, bardzo platońskie myślenie, to będziemy widzieli to u Augustyna, bo kiedy Augustyn myśli o Bogu jako pełni bytu, to będzie miał na myśli właśnie niezmienność Bożą. Bóg jest tym, który jest, prawda? To zdanie z Księgi Wyjścia, z 3 rozdziału, 14 werset, ja jestem, który jestem, to tak będzie Augustyn rozumiał, że ja jestem niezmienny, czy Bóg jest niezmienny. Bóg jest całkowicie niezmienny, więc całkowicie jest właśnie wobec tego no, najdoskonalszym bytem. Tak? Jest jakby najbardziej bytem, ponieważ jest całkowicie niezmienny. Nie ma w nim żadnej zmienności, jest on tym, który żyje jakby i patrzy z perspektywy wieczności, nie zachodzi w jakakolwiek zmiana, nie dowiaduje się niczego, nie zmienia swoich planów, tak? To jakby wiadomo, że tego być nie może w Bogu. Inaczej jest oczywiście u stworzeń, więc nawet jakiś nawet najdoskonalszy anioł jest już zupełnie na innym poziomie niż Bóg. Tak będzie Augustyn rozumiał. I nie jest to jakoś tam błędne, bo faktycznie tak jest. Tak właśnie Bóg widzi rzeczywistość. I faktycznie niezmienność jest w niezmienności coś takiego, co świadczy właśnie o doskonałości. Niewątpliwie ten sposób widzenia świata, opisywania jest jakoś prawdziwy, ale zobaczymy, że u Tomasza będzie on jeszcze jakoś pogłębiony. Natomiast zobaczmy, że tak jakby odnosząc to do mszy świętej, prawda, że ona jest ta msza tradycyjna, zobaczmy, że jakby katolicy związani z tradycją tak właśnie to pojmują, że coś jest niezmienne, no to znaczy, że jest doskonalsze, tak, że trzeba się tego trzymać, że jest bliższe jakby właśnie absolutowi, bliższe Bogu, bo jest niezmienne. Tak? Także jest w tym też jakiś ładunek prawdy w takim patrzeniu. Ale jest to zasadniczo bardzo platońskie. Więc rzeczywistość zmysłowa no, w jakimś mierze, w jakimś stopniu jest bytem, ale jednak nie jest bytem, bo jest ciągle niezmienna. Natomiast treści intelektualne, pojęcia, no, prawa matematyczne, czy ktoś widział, żeby czwórka przestawała być czwórką, żeby stała się piątką? Nie. Tak samo, czy ktoś widział, żeby twierdzenie Pitagorasa stało się twierdzeniem Thalesa na przykład? Nie widział. To zawsze jest takie samo. Nie zmieniają się, dlatego są jakoś doskonalsze. To jest bardzo platońskie myślenie. Dlatego byty matematyczne Platona znajdują się dość wysoko. One znajdują się powyżej rzeczy zmysłowych, bo są właśnie niezmienne, czyli muszą być doskonalsze. To jest dokładnie ten sposób myślenia, ale też nie dociągają do doskonałości idei, ponieważ są w swoim gatunku uwielokrotnione. A to co to znaczy uwielokrotnione? No bo jakby definicja trójkąta jest jedna, prawda? No, to jest jasne. Jego definicja, jego istota jest jedna. To jest jakby poziom samej idei. Natomiast samych trójkątów, nawet takich czysto matematycznych bytów, można narysować dużo. Mogą być rozwartokątne, prostokątne, ostrokątne i takie czy owakie, bardzo różne. To jest jasne, więc jest tutaj pewna wielokrotność. A skoro jest wielokrotność, to również jest i mniejsza doskonałość, tak? Bo uwielokrotnienie oznacza odejście od jedności. I zresztą dokładnie na tym samym poziomie, co byty matematyczne u Platona, właściwie należałoby w ten system, gdyby wpisać duszę, to należałoby je tam wpisać, właśnie na tym poziomie. Muszą być poniżej idei, ponieważ idea jest jedna,
dusz ludzkich jest wiele, prawda? I podobnie jest tutaj, dokładnie ten sam Platona tutaj możemy odnaleźć, że w umyśle znajdują się idee, umysł jest tym światem idei, one są jakoś doskonalsze, tutaj natomiast dusza, która no, będzie też jakąś jednością, tutaj jest, też widoczny jest u Plotyna wręcz taki maniakalny jakby taki upór, żeby jednak mimo tego uwielokrotnienia dusz, żeby jakoś jednak te dusze sprowadzić do całości, tak? Że do jedności. One się jakoś jednak będzie próbował te dusze jednoczyć. One ostatecznie właśnie tworzą jedną duszę. To jest jedna dusza, która jest hipostazą, ale jednocześnie w tej duszy występują jakoś dusze takie indywidualne, jednostkowe. Jak to w ogóle pojąć? O co tutaj chodzi? Tutaj akurat Giovanni Reale, analizując tę kwestię, mówi, że badacze bardzo się różnią w przedstawieniu tej hierarchii dusz, a to ze względu na ogromną zmienność i bogactwo języka Plotyna w tym względzie, no bo to jest język właśnie mistyka. Wydaje się jednak, że mimo tego bogactwa znaczeń języka Enea w odniesieniu do duszy, bogactwa, które niekiedy ociera się o wieloznaczność, hierarchia dusz lub raczej hierarchia w ramach duszy, o której Plotyn mówi, przedstawia się następująco. A. Przede wszystkim jest dusza najwyższa. Dusza powszechna, czyli dusza w jej całości i czystości. Jest to dusza rozważana jako czysta hipostaza świata inteligibilnego, ściśle związana z umysłem, od którego pochodzi, i poza relacjami ze światem zmysłowym. Czyli jest ta dusza najwyższa, dusza jakby czysto kontemplująca, która nie wchodzi tam w jakąś materię. To nie jest tak, że dusza no to musi zaraz coś ożywiać, jakieś ciało. Dusza po prostu zajmuje się tym, czym powinna, czyli zajmuje się kontemplowaniem świata tego inteligibilnego. Więc tutaj możemy, ponieważ poniżej idei znajdują się dusze i byty matematyczne u Platona, no i też Demiurg, który w Timajosie się pojawia jako twórca, budownik, rzemieślnik dosłownie, Demiurgo znaczy rzemieślnik, ten, który jakoś ukonstytuował świat, no to właśnie sporo tych elementów z Timajosa będzie widocznych u Plotyna i właśnie jakby ta hipostaza duszy w sobie jakby zawiera wiele tych elementów, które u Platona są przypisane Demiurgowi. Demiurg jest tym, który znajduje się poniżej idei i no, wpatrzony w nie, kontemplujący jest owe idee i jest, będąc patrzonym, buduje świat zmysłowy. Tak? To jest trochę podobnie. To znaczy, tylko tyle, że jest znowu no, bardziej to skomplikowane, bo jest rozwarstwienie tego wszystkiego. Więc jest dusza najwyższa, która całkowicie skupia się na kontemplacji. Potem jest następnie dusza całości, dusza świata. Tak? Jest to dusza świata i wszechświata zmysłowego, który ona wytwarza, którym rządzi i kieruje. Czyli najpierw wytwarza, a potem już jak już wytworzyła, to nim kieruje. W ten sposób dusza wszechświata wchodzi w ściśle określoną relację ze światem cielesnym, ale nie schodzi do tego, co cielesne. Jakby wytwarza i jakby najniższa część, bo wytwarza materię jako z siebie, tak? Poza tym najniższa jakby część tej duszy, taka krawędź duszy, jak tu gdzieś Plotyn używa takiego określenia, krawędź duszy, najniższa jakby część, ona jakby stanowi coś, co też Plotyn nazywa physis, naturą, czyli po prostu jakby prawa tego świata, jakby no, te wszystkie procesy naturalne zachodzące w świecie, czyli jakby one też mają charakter oczywiście duchowy, bo to wszystko co dobre jakby płynie z tego, co wyższe. Więc dusza, ta najniższa część tej duszy świata jakby no, stanowi właśnie te prawa natury, które w ten sposób jakby odbijają się no, w czymś, co jest tą materią, ale ta materia, no to wiemy, że to nie ma nic wspólnego z jakimś substratem nieokreślonym, takim grubym, jakąś plasteliną, z której wszystko jest zbudowane, tylko to jest po prostu miejsce, gdzie się tamte rzeczy duchowe jakoś odbijają, prawda? Więc widzimy, że to wszystko ma taki charakter, że to, co jakby nam się wydaje realne, jest w ogóle nierealne, a to, co daje się fantazją, to jest właśnie realne. Trochę tak można powiedzieć bardzo tak dowcipnie, bardzo skrótowo. To tak trochę jest, prawda? Więc jest ta dusza całości, więc ona, dusza wszechświata wchodzi w ściśle określoną relację ze światem cielesnym, ale nie schodzi do tego, co cielesne, przeobleka się w to, co cielesne, ale mówi Plotyn, pozostaje tam w górze lub raczej to ciało się jej uczepia, gdyż jest przez nią wypromieniowane. Ona zaś trwa tam w górze i w żaden sposób nie doznaje niczego od ciała. Czyli ona właściwie mimo wszystko ma ciągle spokój. Mimo tego, że ona tak naprawdę ten świat wytworzyła, to jakby się nim nie zajmuje trochę, tak można powiedzieć, tak? Jakoś nie cierpi z powodu tego świata. Czyli ma spokój po prostu, nie musi się tam jakoś zajmować tym światem.
I C są wreszcie poszczególne dusze, które nie stwarzają, lecz tylko ożywiają poszczególne ciała i kierują nimi, to znaczy dusze gwiazd, dusze poszczególnych ludzi oraz istot żyjących. Te dusze, zwłaszcza dusze ludzi i ożywionych istot ziemskich, schodzą do ciał i dlatego mają ściślejsze relacje z ciałami niż dusza wszechświata. Czyli te dusze szczegółowe, one już faktycznie ożywiają to wszystko, co tam ta dusza świata jakoś no, tak trochę niechcący wytworzyła. One w to wchodzą, no już wtedy jak wchodzą, no to wtedy niestety już muszą doznawać ze strony tego, co niższe. Zarówno dusza świata, jak i poszczególne dusze wywodzą się z pierwszej duszy. Mają więc tę samą, co ona naturę, a różnią się od niej, jak powiedziano, ze względu na większe lub mniejsze zbliżanie do ciał. Albo wyrażając to za pomocą terminów, które uzasadnimy w pełni poniżej, ze względu na większy lub mniejszy stopień kontemplacji. Czyli jest nawiązanie do starego pomysłu Platona, który jest obecny w jego dialogach, że dusze właściwie pierwotnie, to jest jest mit o takim powozie dwukonnym w dialogu Phaedrus, że dusza jest przedstawiona do dwukonnego powozu, który pierwotnie był uskrzydlony, właściwie tak, ta dusza była uskrzydlona, ale straciła skrzydła. Straciła skrzydła, ponieważ nie dość gorliwie kontemplowała ideę. No, dokładnie tak jak tutaj świat duszy, ta dusza, hipostaza dusza, ona zajmuje się kontemplacją intelektu. Widzimy, że w niej już to jakieś takie zwielokrotnienie, jakieś takie odejście od jedności jest jeszcze większe niż w intelekcie, chociażby właściwie intelekt był jakimś takim światem właściwie wsobnym, ale tutaj jest jeszcze gorzej i dlatego te dusze po prostu, te szczegółowe dusze, no jak nie są wystarczająco gorliwe w kontemplacji, no to jakoś wtedy po prostu spadają, można powiedzieć, tak? Jest to jakiś rodzaj grzechu, można powiedzieć, że jakieś winy, one po prostu schodzą, jakby łączą się z tym, co materialne. Tak to mniej więcej wygląda. Więc, ale to jest bardzo ciekawe, bo to znowu, no tutaj jest ta tendencja do tego, żeby jednak ta wielość ciągle wracała do jedności. Właściwie nie trzeba nawet podkreślać, że wielość dusz rozważana także w sensie hierarchicznym bynajmniej nie kłóci się z ich jednością. Dusza jest nie tylko jedna i mnoga, niepodzielna i podzielna w tym sensie, że jest obecna w różnych ciałach i w różnych ich częściach, lecz także w tym sensie, iż liczne dusze poszczególne, tak, są obecne aktualnie w jedynej duszy powszechnej jako różne, ale nieoddzielone. Co to znaczy? Są różne jako oddzielone. To jest właśnie taka bardzo skomplikowana sprawa, bo tak to jest mniej więcej, że te dusze, te szczegółowe, które już wchodzą w konkretne ciała, one jednocześnie są jakoś tożsame na jakimś poziomie z tą duszą jako tą hipostazą. Czyli ta całość jakby zawiera części, z których te części są od siebie wzajemnie różne, ale są jednocześnie całością. Więc jest to coś takiego bardzo trudnego do wyobrażenia nawet, prawda? Ale tak to właśnie tutaj wygląda. Więc jakby w ten sposób dusza jest właśnie jednością i wielością. Jest w niej jakaś jedność, ale jednocześnie jest w niej takie zwielokrotnienie, które powoduje wyjaśnienie świata tego naturalnego na jakimś takim no, bardzo jednak intuicyjnym oczywiście poziomie, tak? Więc to tak mniej więcej wygląda. Tak, dusza jest zatem bytem samoistnym i odrębnym, jednym i wielorakim równocześnie. Jest jednością jako całość, jest jednością jako ten samoistny byt, ale w jedności owej zawiera się wielość mocy duszy, a także wielość dusz indywidualnych. Powie Plotyn, że jest to jedno i wielość, jedno w stosunku do siebie, a wielość w odniesieniu do rzeczy innych i to wielość tylokrotna, ile rzeczy w tym jednu widnieje. Te rzeczy duszą ożywione nie powiększają jednak liczby dusz, ponieważ sprowadzają się wszystkie do jednej, właśnie jako jednej. Wszystkie te dusze jednak są ostatecznie tą jedną duszą. Będąc jednym i wielością, zarazem jest też dusza, zarazem podzielna i niepodzielna. Podzielna jest, ponieważ jakby odchodząc od świata umysłowego, wstępuje w ciała i w związku z tym niby doznaje podziału, ale równocześnie wszystkim rzeczom udziela się jako cała i jedna. Czyli widzimy, że to można by tak trochę porównać do tego, jakby na przykład ktoś chciał, no, jak w takim salonie z lustrami, prawda, różnymi, jest jeden człowiek, który się odbija w każdym tym lustrze. No jeden ten sam człowiek, tak, jedna jakby ta sama dusza odbija się w tych różnych lustrach, no ponieważ każde ma trochę inny kształt, no tam różne tak specjalnie są zrobione, żeby te odbicia były też takie zabawne, tak, no ale jakby w każdym to odbicie jest trochę inne, ale jednocześnie jest tożsame, no bo przedstawia tego samego człowieka, tak, to mniej więcej w ten sposób dałoby się to pewnie jakoś
wyjaśnić, jak tutaj to wytłumaczyć, że jednocześnie jest ta jedność i wielość i to jakby się nie kłóci, no bo na jakimś różnym aspekcie jest to rozpatrywane. Można więc też powiedzieć, że dusza użycza się wszystkiemu, ale zarazem pozostaje w sobie. Zatem należy do czegoś i nie należy równocześnie. Ta pozorna sprzeczność tylko pozorną też pozostaje. Będąc bowiem bytem umysłowym, dusza mimo swego związku z ciałem pozostaje wolna od doznań i pożądań, ponieważ one przysługują jedynie ciałom, jedynie ich dotyczą. Dusza trwa w spokoju, a zatem jest niezmienna. Czyli mimo tego, że ta dusza, czyli ciągle widzimy taki bardzo silny spirytualizm, że niby ta dusza jakby tak niby schodzi, niby tam jakoś ulega tym jakimś takim doznaniom ze strony tego, co materialne, ale ponieważ to, co materialne jednak jest bardzo takie złudne, więc ostatecznie a dusza ciągle jakby dąży do tego, co wyższe, więc ostatecznie dusza jednak cały czas jest jakoś niezmienna. Jako byt umysłowy jest też oczywiście niematerialna, nie posiada wielkości, zatem też nie może ulec rozpadowi, jest niezniszczalna i nieśmiertelna. Ponieważ nie przysługuje jej także powstanie w czasie, dusza jest wieczna. Oczywiście wszystkie hipostazy są wieczne. Wszystkie te cechy decydują o tym, że psychę należy bez wątpienia do boskiej, umysłowej natury. Określa Plotyn jako boską. Tak mniej więcej to wygląda. I teraz co to, do czego to prowadzi na poziomie już samej tej natury zmysłowej? To jest bardzo dobre przez pana Reale, bardzo dobrze to zostało podsumowane. W związku z tą koncepcją stawania się warto zwrócić uwagę na trzy korolaria. Po pierwsze, stawanie, czyli chodzi tutaj o wszystkie te, no bo w świecie zmysłowym właściwie świat nie istnieje, tylko on się jakoś staje, jakby powstają rzeczy, giną, ale tak naprawdę to jest trochę jak w kalejdoskopie, tak jak się tam kręci kalejdoskopem, te szkiełka się jakoś różnie ustawiają, różne warianty rzeczywistości, ale to jest jakby trochę tak na niby i tu jest podobnie. Stawanie się traci wszelkie cechy dramatyczności i tragizmu, jako że rodzenie się i umieranie stają się tylko i wyłącznie zmienną grą duszy, która odbija swoje formy jak gdyby w jakimś lustrze. No właśnie. Chodzi przy tym, zwróćmy na to uwagę, o grę, której wszystko zostaje zachowane. I nic nie ginie, ponieważ mówi wyraźnie Plotyn, nic nie zostaje wykreślone z bytu. No bo byt jest cały czas ten sam niezmienny, no bo niezmienność jest właściwie cechą bytu. Tak? Bo świat zmysłowy nie jest już bytem, tylko takim trochę bytem, trochę niebytem. Po drugie, cały wszechświat, a nie tylko jego części, nie zginie. Tak samo jak nie powstał w określonym momencie z niczego. Geneza świata jest wieczna, lub lepiej, świat jest ab eterno, w tym sensie, że ab eterno, czyli jakby od wieczności, przez całą wieczność, dusza uczasawia siebie, chcąc ab eterno ożywić w czymś innym to, co kontemplowała w umyśle, stosownie do koniecznego prawa pochodzenia. Po trzecie, ponieważ to dusza rodzi i podtrzymuje świat oraz wszystkie jego części, ponieważ dusza jest ze swej istoty życiem, przeto wszystko jest ożywione. I to jest odpowiedź też na pytanie pani Lidii z tamtego odcinka. Właśnie wszystko jest w jakiejś mierze ożywione. Ja to mniej więcej jakoś pamiętałem, ale tych właśnie subtelności nie pamiętałem. Bo tutaj jest tak, pewne rzeczy są ożywione z racji tego, że mają w sobie tą duszę szczegółową, ale nawet te rzeczy, które nie są ożywione w takim sensie, tak, znaczy nie są ani gwiazdami, ani ludźmi, ani zwierzętami, to też są jakoś ożywione. Dlaczego? No bo tutaj nawet jest to napisane, są nawet konkretne cytaty z Eneat. Wszystko jest ożywione, nawet to, co się takim nie wydaje. Także ziemia, wszystkie elementy. Dosłownie wszystko. Krótko mówiąc, nie ma rzeczy, która by nie żyła. No bo natura, jakby nawet, czyli tam powiedzmy tak, no byśmy powiedzieli, te prawa natury i wszystkie jakby te elementy fizyczne, które tutaj widzimy w świecie, jeśli nie wiem, minerały i tak dalej, no to one są z punktu widzenia Plotyna, są po prostu jakimś tworem po prostu tej krawędzi, jakby tej niższej części tej duszy świata, która no właśnie ciągle się utożsamia z duszą jako całością. Wobec tego jasne jest to, że wszystko musi być jakoś ożywione, prawda? I tutaj konkretnie jest też taki cytat z Eneady IV, bo z pewnością nie tak jak dom bezduszny, wielki skądinąd i rozległy, złożony z pewnych rzeczy łatwych do gatunkowego wyliczenia, więc na przykład z kamieni i drewna, a jeśli chcesz, to i z rzeczy jeszcze innych dla ozdoby, nie tak z pewnością miał powstać świat, lecz on sam musiał być wszędzie czujny i żyjący. Coraz to inaczej. I nie mogło być niczego, czego by w nim nie było. Czyli cały świat ostatecznie jest jakoś żywy. Zobaczmy, że to w pewnym sensie taka tendencja do tego, żeby wszystko było wszystkim, no jakby już
Nuż suponuje, czy jakoś uprawdopodabnia to, że no, trzeba wszystko przyjąć za jakoś żywe. No bo skoro się tak tych granic między bytami nie zakreśla, jakoś nie wyznacza się, nie bardzo się widzi te granice między bytami, no to skoro jedne rzeczy są żywe, no to inne też muszą być jakoś żywe, prawda? Albo te żywe uznamy za trochę nieżywe, albo te nieżywe uznamy za żywe, które po prostu no, nie widzimy, że są żywe, ale takie są. I to raczej idzie tą drogą oczywiście plotem. Wszystko musi być żywe, bo no, znaczy życie, świadomość, dusza, no to są rzeczy z świata wyższego, czy prawdziwego świata, z prawdziwego bytu. Więc w takim razie ten świat, który nas otacza, świat rzeczy materialnych, no, on jest w jakiejś mierze złudzeniem, w jakiejś mierze nie. I w tej mierze, jakiej nie jest złudzeniem, powinien być właśnie ożywiony, no bo inaczej ciężko było wyjaśnić jego związek z tym, co wyższe, prawda? Więc tak to mniej więcej wygląda. Także na tym mniej więcej skończymy dzisiaj, bo już też nie mamy tak dużo czasu, a jeszcze pytania, także w takim razie teraz może właśnie czas na pytania. Ja mam pytanie do księdza. Jeżeli umysł kontempluje no. jedynie, tak. Dusza kontempluje umysł, ale materia nie kontempluje duszy. No, materia jest tutaj po prostu z racji tego, że ona nie jest takim do końca bytem, tylko jest, nie jest właśnie żadną hipostazą. Ona jest jakimś takim wypływem takim, który już na niej się już właściwie wszystko kończy, więc ona już jakby, no, na niej, tam wszystko już zamiera, tak? Dusza jako taka jest zdolna jeszcze do kontemplacji, a że dusza tak naprawdę, no bo te rzeczy, które nas otaczają, tam jakby ta dusza zawsze jest obecna, więc o ile one są jakby duszą, no to tyle kontemplują, ale o ile są tylko tą materią, tą zmysłową, no to no tyle już nie są w stanie. I na rzecz, że ta materia zmysłowa jest takim raczej miejscem, gdzie się ta forma odbija, więc to coś bardzo marnego jest takiego, prawie że już nicość taka, prawda? Więc ona już no, nie może. Ale oczywiście faktycznie tu będziemy tym razem mówić o człowieku, to będziemy mówili o tym procesie jakby powrotu, w jaki sposób teraz człowiek ma, który też ma w sobie ten element materialny, w jaki sposób ma człowiek, oczywiście to dusza jest właściwie człowiekiem prawdziwym, ten właściwie tak, no, zasadniczo wszystko jest tutaj po prostu jakby no, takie no, sprowadzone tego elementu wyższego, więc będzie potem ta dusza w człowieku, no ona może jakby iść dwoma drogami, bo może albo iść tą drogą właśnie schodzenia i koncentrowania się na tym, co materialne i w ten sposób no, dusza się jakby jeszcze pogrąża i, no, i jakby sama staje się coraz bardziej uwięzioną, ale może też wracać do tego jedna, z którego ostatecznie wszystko się wywodzi, prawda? I to jest zadanie człowieka, żeby wracać do tego. Słodkie drzewo, słodkie głos.